Witajcie w kolejnym odcinku UFO Historii. Dzisiaj zajmiemy się zagadkowym artykułem, który ukazał się na włoskim portalu Il Giornale d'Italia. Związani z nim publicyści mieli wejść w posiadanie, uwaga, tajnego dokumentu krążącego między władzami głównych katolickich zakonów, w tym Jezuitów i Dominikanów. Dokument ten odnosi się do tak zwanej nowej teologii, która, jak się możemy domyślać, bo. Temat gości na kanale UFO Historie ma być odpowiedzią na ujawnienie istnienia tzw. nieludzkich inteligencji istot nieludzkich. Dokument ten mówi nam, jak umieścić kosmitów w sferze wierzeń, ale też w jaki sposób zmodyfikować katolicyzm tak, by uczynić z niego religię przyszłości, mówiącą, że wszechświat i Bóg to w zasadzie jedno i to samo, a my żyjemy w jego środku na podobieństwo jakichś mikrostruktur obok, uwaga, świadomych planet i galaktyk. Czy Watykan wie o obcych więcej niż przepuszczamy? Czy we wspomnianych doniesieniach tkwi choć ziarnko prawdy? I czy to wszystko, co robi papież Franciszek, jest przygotowaniem do wielkiej reformy kościoła z kosmitami w tle? O tym więcej w dzisiejszym odcinku niezwykle interesującym i kontrowersyjnym. Już na samym początku powiem, że nie namawiam do wiary w doniesienie z Il Giornale d'Italia, ale wzięcie go pod uwagę, bo jak się okazuje, tropy prowadzą nas do bardzo ciekawych miejsc. Ale nim przejdziemy do konkretów, przypominam o opcjach wsparcia kanału, które znajdziecie w opisie audycji. Przypominam też o adresie kontaktowym ufohistoriemałpa.gmail.com, pod którym możecie przesyłać swoje relacje, komentarze i inne materiały. Pamiętajcie też o audycjach archiwalnych, o polecaniu i udostępnianiu materiałów z kanału UFO Historie Wszystkim Pasjonatom Nieznanego. I cóż, zaczynajmy. Temat pod tytułem Kościół i UFO to zagadnienie wyjątkowo złożone i trudne. W przypadku katolicyzmu mamy akurat do czynienia z zauważalnym wielogłosem, gdy idzie o odpowiedź na pytanie, co się stanie, gdy nagle odkryjemy obcych. Innymi słowy, każde źródło mówi co innego. Jan Paweł II dość dwuznacznie wypowiadał się na temat innych niż człowiek istot inteligentnych, z kolei papież Franciszek wypowiedział kontrowersyjne słowa o tym, że chętnie ochrzciłby kosmita, jeżeli ten tylko by go o to poprosił. Natomiast co innego mówią na ten temat poszczególni księża, teolodzy, także ci teolodzy świeccy, czy na przykład watykańscy astronomowie. I tak w dużym skrócie Watykan w kwestii UFO i obcych zachowuje wymowne milczenie, mimo że w czerwcu ubiegłego roku został mówiąc kolokwialnie, wywołany do tablicy przez Davida Grasza. Bo to Grasz przecież stwierdził, że papież Pius XII pośredniczył w przekazaniu Amerykanom dziwnego obiektu, jaki się miał rozbić w pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku pod magentą. Watykan nie zabrał głosu w tej sprawie. Odezwali się co prawda niektórzy komentatorzy i teolodzy, ale nic z tego nie wyniknęło. Jeżeli o teologów widzę, to oni. Szukają dróg pogodzenia istnienia obcych z zasadami wiary chrześcijańskiej. Wskazują, jak podejść do tego i odpowiedzieć na pytanie, czy kosmici też zostali zbawieni przez Jezusa i czy ich też dotyczy grzech pierworodny. Ale o tym sobie kiedyś porozmawiamy w osobnej audycji, może po raz kolejny z Arturem Wójtowiczem. Natomiast z drugiej strony. Słyszymy pogłoski, że na przykład NASA potajemnie finansuje konwencje teologiczne i że Watykan tak naprawdę wie w tej kwestii więcej niż się komukolwiek wydaje i w jakiś sposób nawet może się przygotowywać do tak zwanego kontrolowanego ujawnienia. O tym ostatnim scenariuszu świadczy zagadkowy artykuł, który ukazał się pod koniec lutego na portalu Il Giornale d'Italia. Kilka słów na temat samego portalu. Otóż jest to internetowa wersja politycznego dziennika o tym samym tytule, który zniknął z rynku w roku 2006 po ponad wieku ukazywania się. Natomiast kilka lat później, chyba około 2012, pojawił się znowu, tyle że w internecie jako portal Il Giornale d'Italia to. Publikator o naturze konserwatywno-liberalnej, podejmujący różnorakie, często problematyczne kwestie, i właśnie na jego łamach pod koniec lutego, nie przedstawiający się z imienia i nazwiska autor, opublikował wpis, w którym stwierdza, że dotarł, ale nie wiemy czy on, czy redakcja, do szkicu dokumentu, który krąży między władzami największych katolickich zakonów. Wymienia tutaj oczywiście Jezuitów, z których się wywodzi. Papież Franciszek, a także Dominikanów, Benedyktynów i Franciszkanów. Dokument ten dotyczy powołania tzw. nowej teologii, w ramach której Kościół katolicki otwiera się w pełni na istnienie tzw. istot nieludzkich, czyli kosmitów. Ten dokument mówi o braterstwie między nami a przybyszami z kosmosu oraz wskazuje na to, że ewentualny kontakt mógłby pomóc ludzkości. Uwaga w przezwyciężeniu katastrof i kryzysów. Nowa teologia mówi, że ludzie i istoty pozaziemskie, istoty nieziemskie mogą być braćmi, ponieważ i ludzie, i przybysze, kimkolwiek są, posiadają nieśmiertelnego ducha. To nie jest coś, co brzmi szczególnie dziwnie. Już nieraz słyszeliśmy przecież z ust teologów czy księży, że ludzie i kosmici to dzieci jednego Boga. Jednak im mocniej się wczytujemy w zasady owej nowej teologii, o której mówi Il Giornale d'Italia, tym dziwniej się robi. Dlaczego? O tym już za chwilę. Najpierw jednak zastanówmy się, co mogłoby skłonić Kościół do wprowadzenia zmian dotyczących doktryn, dotyczących wiary, które są wręcz rewolucyjne i to na tyle, że mogłyby doprowadzić do kolejnej schizmy. A no sama publikacja we wspomnianym portalu wskazuje, że ma to związek z tym, co się na świecie dzieje, głównie w kwestii tak zwanego ujawnienia w Stanach Zjednoczonych. Nie będę tutaj już wam wyjaśniał, czym jest to ujawnienie, temu jest poświęcona cała playlista, jeżeli ktoś nie wie, dwa zdania. To po prostu proces mający uświadomić ludziom albo oswoić ich z istotami nieziemskimi oraz tym, że być może przebywają na Ziemi. Innymi słowy, Amerykanie... Być może wiedzą w kwestii UFO, UAP-ów i istot ludzkich coś, o czym jeszcze otwarcie nie mówią, ale po znajomości przekazali pewne informacje do stolicy apostolskiej, aby ta się zdołała przygotować na nieuniknione. Tutaj wracamy do sprawy Grasza i kwestii magenty. Jak mówiłem, słynny sygnalista powiedział, że Watykan w latach 40. angażował się w kwestie związane z UFO, bo pod koniec wojny papież miał. Pośredniczyć w przekazaniu obiektu, który znaleziono w latach 30. i Amerykanie go sobie potem capnęli. Choć ta sprawa z magentą otarła się o media głównego nurtu, jak wspomniałem, nikt z Watykanu się nie pofatygował, żeby cokolwiek powiedzieć. Jak też wiecie z naszej audycji z Arturem Wójtowiczem, do której link znajdziecie pod spodem, czym innym w kwestii wypowiedzi na temat obcych, UFO i tak dalej są opinie pojedynczych duchownych, czy nawet papieża? A czym innym jest opinia magisterium kościoła. I ono czeka z odniesieniem się do ujawnienia, do UAP-ów, nieludzkiej inteligencji i tych wszystkich teorii, które mogłyby wywołać w kościele spory zamęt. Czeka, ale pytanie do którego momentu? No bo co gdyby się nagle okazało, że obcy są tuż obok, że istnieją na przykład ci kryptoziemianie, inny ziemski gatunek. Który mógłby być brany przez człowieka za bogów, a nawet za boga biblijnego. Nie jest to wykluczone, ale też nie jest wykluczone, że istnieją wewnątrz Stolicy Apostolskiej jakieś jednostki, grupy, a może nawet eksperci po prostu, którzy rozpatrują ten problem, problem kontaktu, ewentualnie problem istnienia różnych typów inteligencji nieziemskiej. Wróćmy tutaj do tej nowej teologii, o której pisze wspomniany włoski portal. Co jeszcze wiemy na jej temat? No na przykład tyle, że to nowe nauczanie kościoła, ta nowa teologia w kwestii kosmitów miałaby czerpać co nieco z encykliki papieża Franciszka pod tytułem Fratelli Tutti. Tyle, że ona by rozszerzała nauczanie tej encykliki na realia kosmiczne bądź na przykład innowymiarowe. Jeżeli o wspomnianą encyklikę idzie, to koncentruje się ona na takich kwestiach jak praterstwo międzyludzkie czy sprawiedliwość społeczna, ale też różnice kulturowe i dialog społeczny. Mowa tam o różnorodności, o sąsiedztwie i przemianach dawnych pojęć czy przyzwyczajeń w kontekście tego, co się po prostu na świecie dzieje. Rzeczywiście bardzo łatwo byłoby rozszerzyć Fratelli o odniesienia do kosmitów, dopisać tam po prostu jakiś kolejny rozdział. Tym bardziej, że w tej encyklice papież mruga do nas okiem, pisząc, cytuję, że Bóg napełnił wszechświat możliwościami rozwoju, a skoro napełnił, to sporo się w takim wszechświecie dziać musi i tylko o krok do interpretacji tego zdania, że gdzieś tam, gdzieś tam mogą żyć też inne inteligentne istoty. Nowa teologia, zdaniem publikacji w Il Giornale d'Italia, dodaje też, że Jezus w tej nowej wizji zachowałby oczywiście status postaci centralnej w, w katolicyzmie, ale byłby postrzegany jako istota zaawansowana duchowo w stopniu najwyższym, chociaż nie dowiadujemy się w jaki sposób rozwiązano by problem jego ofiary i tym, co za nią idzie czyli zbawienia. Nie chcę was tutaj zanudzać jakimiś regułkami, chodzi jednak o to, że jeden z punktów spornych pomiędzy chrześcijaństwem a istnieniem obcych, dotyczy tego, czy Jezus poprzez swoją śmierć na krzyżu zbawił tylko ludzi, czy ogólnie mieszkańców innych planet też. Bo jeżeli te istoty nie są potomkami Adama i Ewy, a wydaje się to mało prawdopodobne, to nie ciąży na nich grzech pierworodny, zatem zbawiać by ich nie musiał. Ale jeżeli te istoty są również grzeszne i ułomne? To, czy Jezus umarł również za nich, skoro oni mogą na przykład w ogóle człowieka nie przypominać, bo też mogą być bardziej od nas zaawansowani. I takie dyskusje na ten temat wśród teologów się toczą. Odpowiedzi na ten problem są różne. Drogi rozwiązania problemu są różne. Jedni sugerują, że należałoby uznać, że na przykład Jezus miał wielu innych braci, może też i siostry, których Bóg zsyłałby. Na inne planety, tak? Czyli innymi słowy, Bóg ma wielu synów Bożych, także innych kosmicznych, raz, których sobie na daną planetę zsyła. O tym mówią teolodzy. Natomiast ta nowa teologia, ujawniona rzekomo, oferuje nieco inne spojrzenie. Właśnie od strony nieśmiertelnej duszy. Uznaje ona, że człowiek takową posiada, taką posiadają inne inteligentne stworzenia w kosmosie, na przykład. I to posiadanie duszy czyni nas i kosmitów, jak wspomniałem wcześniej braćmi. Możemy być różni, nawet radykalnie różni pod kątem biologicznym, anatomicznym, ale nas łączy to, że jesteśmy dziećmi jednego stwórcy posiadającymi właśnie duszę. O tym samym, co ciekawe, mówił zresztą przed laty dyrektor Obserwatorium Watykańskiego, ojciec Jose Funes, który stwierdził, że nie widzi niczego zdrożnego w nazywaniu obcych braćmi. I że mogą istnieć we wszechświecie istoty bezgrzeszne, materialne, ale żyjące w większej przyjaźni ze stwórcą niż chociażby człowiek. Także one, patrząc z tej perspektywy, wcale nie potrzebowałyby jakiegoś zbawiciela, bo są na innym poziomie. Problem, nad którym tak dużo myślą teolodzy i filozofowie, może się okazać de facto bardzo łatwy do rozwiązania. No dobrze, jeżeli jesteście dość dobrze zaznajomieni z tą tematyką kościół-kosmici, oto zauważycie, że pewnie do tej pory ta nowa teologia nie brzmi szczególnie kontrowersyjnie. Każdy dobrze kombinujący ksiądz, zapytany o kosmitów i ich stosunek do ludzi, pewnie odpowiedziałby coś takiego. Niestety czy stety, to ostatni punkt, w którym nowa teologia brzmi swojsko, potem jest coraz dziwniej i być może coraz mniej wiarygodnie, ale oceńcie sami. Otóż, co dalej wynika z tego rzekomo wyciekłego dokumentu? Według przedstawionych zasad, Bóg w teologii przyszłości, w nowej teologii, ma być nieco inny. Redefiniuje się jego naturę jako stwórcy, jest on przedstawiony jako wypełniająca wszechświat energia kreacji, ale jest on równocześnie samym kosmosem. Czyli poszczególne elementy wszechświata, od atomów przez planety i galaktyki, też są częściami stworzenia i one są obdarzone jakimiś formami inteligencji. Wszechświat, jak czytamy, jest zatem czymś w rodzaju festiwalu boskiej kreacji, zaś piekła po prostu nie ma, bo piekło to symbol złych wyborów, jakich dokonuje człowiek posiadający wolną wolę. Cały czas przypominam, że mowa tu o zasadach rzekomej nowej teologii z dokumentu, jaki miał trafić do wysokich rangą członków zakonów katolickich. Patrząc z tej perspektywy, człowiek jest więc rodzajem, jak mówi nowa teologia, enzymu w żyłach wszechświata i wcale nie jesteśmy ukoronowaniem stworzenia, bo istnieją zwyczajnie wyższe inteligencje i to nie tylko w formie. Innych istot, istot pozaziemskich, ale też inteligencji kosmicznych, tak? tych, które operują planetami, układami czy galaktykami. I tutaj kolejny kontrowersyjny element. Z nowej teologii wynika, że człowiek swoją budową ciała odzwierciedla wizerunek kosmosu, a zachodzące w obu przestrzeniach zjawiska i te zjawiska w makroskali, i te w mikroskali są w jakimś sensie podobne. Tak więc jest to nic innego jak stara, hermetyczna zasada, jako na górze, tak i na dole. Proponowana nowa teologia zwraca uwagę na połączenie duchowości z nauką, i to, co dotąd uchodziło za kwestie mistyczne czy metafizyczne, z czasem będzie potwierdzane przez odkrycia naukowe, chociaż te zjawiska będą opisywane różnym językiem, natomiast przekaz, sens będzie ten sam. Co więcej, religia przyszłości ma odejść od rytuałów, ma mieć charakter jednoczący ludzi. Zamiast obrzędów, sakramentów, zasady wiary mają być wcielane w życiu codziennym. Ta nowa teologia ma też łączyć, jednoczyć ludzkość bez względu na panujące podziały. Ma uświadamiać, że każda z dawnych religii, z wcześniejszych religii, mówi de facto o tym samym. Ostatecznym celem ma być uświadomienie ludziom podstawowej prawdy. Nie jesteśmy sami we wszechświecie, a kontakt z innymi inteligencjami mógłby pomóc ludzkości w przezwyciężeniu kryzysów i uniknięciu katastrof. I tu już wchodzimy na bardzo grząski grunt. Nie dość że okazuje się, że teologia przeszłości ma wyznawać zasady hermetyczne, które legły u podstaw tak zwanego okultyzmu oraz ezoteryki, to po drugie ma dojść do sytuacji, kiedy zaakceptowane zostanie przesłanie emisariuszy z innych planet, mających pomagać nam w rozwoju. Ja to odczytuję tak, jakby próbowano na przykład ukonstytuować, uzasadnić to, że ci wszyscy UFO prorocy i ufokultyści mówią prawdę. Ale to nie koniec kontrowersji. Otóż nowa teologia, o której wspomina Il Giornale d'Italia, mówi o reinkarnacji, że dusze reinkarnują w całym kosmosie. Stąd to e, wszechkosmiczne braterstwo. Bracia z kosmosu, cywilizacyjny skok, obiecane zbawienie, no bo jak inaczej poczytywać obietnice, że przylecą kosmici i nam pomogą. To jest próba przerzucenia punktu ciężkości z Chrystusa na kosmitów. Tak to wygląda. Podsumowując, zaczynamy sobie więc uświadamiać, czy to przypadkiem nie jest jakaś bugda z internetu, czy to nie jest jakaś kolejna teoria konspiracyjna, którą ktoś próbuje nakręcić. I czy to w ogóle ma jakiś sens, bo jeżeli to ma być dokument wysłany do głów największych zakonów, najbardziej wpływowych, to jest to dokument absolutnie antykatolicki i heretycki. W sensie doktrynalnym on absolutnie do tej religii nie pasuje. I zostałby od ręki po prostu odrzucony przez ludzi, którzy są powiedzmy funkcjonariuszami czy wysokimi. Hierarchami kościoła. Tak mogłoby być, chyba że potraktujemy ten list, ten dokument, jako taki eksperyment myślowy i pole do rozważań. Co jeżeli ten dokument nie ma żadnej konkretnej wartości, tylko jest to po prostu taki zbiór, zbiór rzeczy do przemyślenia kręcących się wokół tematu, co dalej z kościołem w ciężkich czasach. I w którą stronę skierować ewentualnie swoje dalsze kroki. Innymi słowy, nie wydaje mi się, by głowy zakonów dywagowały nad tym, jak nagle wywrócić katolicyzm do góry dnem i stworzyć z niego jakąś new religię. Nie sądzę też, żeby w ogóle taka światopoglądowa wolta była możliwa w krótkim czasie, nawet w reakcji na istnienie kosmitów. To znaczy, tak szybko Kościół nie przejdzie na porządku dziennym do zaakceptowania kosmitów, musi się to stać jakoś w zgodzie z istniejącymi doktrynami. Zatem ten dokument, o którym wspomina Il Giornale d'Italia, to może jakiś eksperyment, jakiś plan na przyszłość, którego zasady na chwilę obecną trudno będzie wprowadzić w życie. Natomiast to mogą być takie swego rodzaju wytyczne dotyczące tego, w którą stronę w przyszłości w obliczu zagadnień takich jak disclosure powinni się kierować księża, spowiednicy, kaznodzieje itd. Zatem, jeżeli ten dokument w ogóle istnieje, jeżeli to, co pisze wspomniany portal, jest prawdą, może on kierować uwagę klerów w stronę wartości, na które należy zorientować Kościół w przyszłości. Czy to są zasady nowej reformacji, czy może po prostu kolejna bzdura z internetu? Niestety nie wiem, ale jest to pole do bardzo ciekawych rozważań. Jak mówiłem, ufologia i religia to dość interesujący mariaż. W odcinku poświęconym UFO i demonom przedstawiłem poglądy kilku duchownych, którzy w Ufonautach dopatrywali się suk szatana oraz narzędzi antychrysta. Pogląd ten Zapewne ma nadal wielu zwolenników. Podobnie zresztą jak koncepcja mówiąca, że UFO, UFO-nauci czy przybysze z innych wymiarów odpowiadają za objawienia maryjne i być może próbują ostrzec ludzkość, tylko że ani my, ani oni absolutnie nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia ani się w żaden sposób skontaktować. To jest jedna sprawa. Druga jest taka, że przez wiele dekad panowało przekonanie, że Kościół katolicki i że religie w ogóle będą pierwszymi ofiarami oficjalnego kontaktu z tak zwanymi istotami nieludzkimi. Dzisiaj nie jest to już takie pewne. Zwraca się uwagę, że po pierwsze, każda religia, każdy krąg kulturowy, każdy kraj tak naprawdę inaczej zareaguje na obecność obcych na Ziemi, czy już nawet na kontakt. Druga kwestia to przede wszystkim rodzaj tego kontaktu, rodzaj ujawnienia. Znalezienie śladów życia na odległej planecie w postaci jakichś tam biosygnatur, czy nawet śladów obcych cywilizacji w postaci technosygnatur, nie wpłynie na nas tak mocno, jak chociażby potwierdzenie tego, że mieszka z nami na Ziemi inna inteligencja i to taka inteligencja, która o nas więcej wie, bo może przebywa tu od czasów gdy człowiek dopiero zaczął sobie wymyślać religię i tworzyć Boga. Zatem, ostatecznie człowiek, skonfrontowany z taką trudną prawdą o UFO i istotach nieludzkich, może szukać oparcia w tym, co już istnieje. W religiach. Innymi słowy, ta cała sytuacja z ujawnieniem, z tym, że niektórzy nim straszą, może doprowadzić do tego, że religie wcale nie upadną. Że to było błędne myślenie, którym nas przez lata karmiono. Czy drugi ze wspomnianych przed chwilą scenariuszy kontakt z istotami, które wiedzą o nas więcej może być piaskiem w trybach kościoła i innych religii i powodem przynajmniej jednym dla którego powstaje koncepcja tak rewolucyjna, jak ta nowa teologia w której arkana mają być wprowadzani tam jezuici czy, czy franciszkanie. Nie wiem, jak jest, natomiast zapaliła mi się tutaj pewna czerwona lampka. Koncepcje, o których pisze Il Giornale d'Italia, są zbyt rewolucyjne, zbyt daleko idące dla kościoła, aby mogło się to stać w ciągu jednego pokolenia kapłanów. Zobaczcie, jak oni z trudem odnoszą się do tak zwanej drogi synodalnej, a tu nagle okazuje się, że mieliby wprowadzić coś takiego jak Wędrówka duża reinkarnacja do, do swojej nauki. W rzeczywistości. To nie jest też nowa teologia, to są zasady nowego kościoła, bardzo ezoterycznego, czerpiącego z neoplatonizmu, oczywiście ufologii, zachodniej tradycji ezoterycznej i New Age'u. Zatem gdyby ktoś próbował to wszystko wprowadzić, zezoteryzować kościół, Doprowadziłby moim zdaniem do schizmy, powołanie jakiejś, jakiejś okultystycznej odnogi kościoła, takiej być może nawet eksperymentalnej. Ale zwróćcie też uwagę, że ten materiał z Il Giornale d'Italia kładzie mocny nacisk na kwestię jednoczenia e, wszystkich wiernych na świecie, wiernych wszystkich religii, że spróbuje się wprowadzić jedną ogólnoświatową religię. Temat ten dość często pojawia się tam, gdzie mowa o NWO. On nie był może do tej pory jakoś szczególnie akcentowany, bo może też nie jest za bardzo możliwe, ale zobaczcie, że coś takiego się nam tutaj w tej nowej, ujawnionej teologii pojawia. Pójdźmy więc na chwilę wodze fantazji. Załóżmy, że jest tak, jak powiedziałem, że to nie są zasady nowej teologii, które należy wprowadzić na już. W odpowiedzi na to, co się dzieje na świecie, ale że są to punkty do przemyślenia, do rozważenia. Eee, a po co? Po to, żeby z powrotem przyciągnąć do siebie ludzi, którzy od kościoła odeszli, a którzy poszukują w tej rozedrganej instytucji jakiejś większej tajemnicy. No i chyba największa zagadka, słuchajcie: kto odpowiada za ten list, za ten dokument dotyczący nowej teologii, jeżeli to wszystko jest prawdą. Czy jest to papież Franciszek i związane z nim środowisko? Jeżeli to by się okazało prawdą, to mielibyśmy sytuację bezprecedensową, no, chociaż osobiście w to nieco wątpię. A może w tym, co mówił Franciszek, w tym, co mówił ojciec Funes, jego następcy, znajdują się jakieś punkty styczne z ową nową, ujawnioną teologią. Czekam na Wasze pytania, czekam na Wasze komentarze również. Ciekawe jest to, czy papież przybije z kosmitami piątkę na placu Świętego Piotra. Przypominam Wam jeszcze o opcjach wsparcia kanału. Polecam nasze wspólne audycje z Arturem Wójtowiczem, teologiem, który wyjaśnia nam, jak wiele spraw z przecięcia religii i ufologii. Funkcjonuje w rzeczywistości, bo narodziło się na tym polu mnóstwo mitów. Przypominam też o audycjach archiwalnych, sprawnym, by, by wszystkie, a przynajmniej te najnowsze, osiągnęły albo przekroczyły 10 tysięcy wyświetleń. Cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. UFO historii.